Dzień dobry, proszę Państwa, jak tam Wam dzień dzisiaj? Mija, witam na kanale Dostawczakiem. Jeżeli nie subskrybowałeś, zasubskrybuj ten kanał. Po więcej takich wyjazdów jak ten. Nie, ale tak na serio, czyli na serio, subskrybuj. Ale wracając do ogóle tematu, dzisiejszy dzień mamy 7:36, poniedziałek rano. Jakaś pogoda nie rozpieszcza, jeszcze tutaj widzę, że paruje szyba. No, tutaj nie, ale tutaj tak. No i co, wybieram się do pracy. No jadę do pracy, kurde, ale jeszcze zaspany jestem dzisiaj. Ale mi się dzisiaj nie chce. To taki dzień, przez to, że taka pogoda jest, to mi się po prostu nie chce. Kompletnie mi się po prostu nie chce jechać do tej pracy. Jeszcze bym sobie chętnie pospał. Jeszcze bym już tam ziewał, już tam widać jak ziewał. Ale no cóż, to trzeba jechać. Trzeba. No i załadowany mam auto towarem, oczywiście swoim, jeszcze byłem w Mercury Market po flizy. Tam obiecałem, że przywiozę też flizy. Znaczy przywiozę, no odbiorę flizy z marketu. No i tak się akurat złożyło, że mam teraz całą pakę zawaloną. I 12:27, trochę kiepsko, zeszło mi bardzo dużo z papierologią w pracy. To jest mega, kurde, denerwujące te papiery. Wypełnianie, wysyłanie, inne pierdoły. Normalnie ostatnio jak byłem u księgowej, to za zeszły rok cały taki wielki karton, kurde, papierków odebrałem od niej. I co roku to się bierze coraz więcej. Tego się robi po prostu, to jest masakra, co tu w Polsce się dzieje, jaka biurokracja jest, no ale trzeba to niestety przejść. No i ja to nie chcę, żeby ktoś inny za mnie to robił. Tak wspominałem tam w odcinku chyba wcześniejszym, czy dwa odcinki temu. Po co ma mi ktoś grzebać w papierach, żeby widział wszystko co i jak. Gdzie i kiedy, no nie. Im mniej się jakby chwali, znaczy może nie chwali, im mniej się pokazuje innym ludziom co i jak, tym lepiej. Bo już chyba mówiłem wam w którymś też odcinku w zeszłym roku, tyle tych przypadków znam, że pracownicy firm, do których dostarczam towar, no zwolnili się i założyli swoje własne taką samą własną firmę, w czym pracowali, to w różnych dziedzinach. I robią swoje, bo wiedzieli wszystko na temat skąd brać, jaki dostawcy, do kogo można sprzedawać, tak dalej, więc to jest też bardzo często, też zauważyłem błąd osób mających firmę własne, że w 100% ufają swoim pracownikom, czyli bezgranicznie ufają swoim pracownikom, wyjawniając wszystkie tam tajniki i tak dalej. Oczywiście trzeba mieć jakieś tam, czy może nie jakieś tam, tylko trzeba mieć zaufanie do swoich pracowników, ale mówię, nie bezgraniczne. Po co też wyjawniać wszystkie takie rzeczy, które nie są im potrzebne, żeby potem mogli wykorzystać. Mogli, nie musieli, bo to nie wszyscy wykorzystają, bo są tacy, którzy nie mają na przykład takiej smykałki do założenia swojego własnego interesu albo kapnięcia się, że można to dane informacje wykorzystać do założenia swojej firmy. Ale tak jest. No i w związku z tym, że ja to raczej tej papierkowej roboty nie daję nikomu, chodzi mi to długo właśnie. A ja za bardzo nie lubię tej papierkowej, kurde, roboty. To jest niedobrze. Tu w ogóle chyba galerię buduję, czy coś takiego. Nie wiem co, ale na pewno coś dużego tu będzie, bo skoro most budują, tutaj galeria, nie? A tu chyba na wprost most budują. Żeby most budować z tego, z niczego właściwie, to no, na pewno będzie galeria. O kurde, jakieś rozwężenie. Dobra, jadę dalej. W każdym razie jadę do Niepołomic zawieźć towar. Myślałem, żeby jutro rano pojechać prosto z domu, bo mam już go na aucie, ale się okazało, że nie mogę. Mam inne rzeczy na jutro rano zaplanowane, więc dam radę jechać, więc jadę dzisiaj.
Niestety. Taki jest los właściciela firmy, że niekiedy może sobie pozwolić, żeby wrócić do domu 11, a niekiedy jeszcze o 12.30 zapierdziela. To nie pomóc. Więc ja myślę, że tak będę na pierwszą, na drugą będę w domu jakoś tak. Też nie jest źle, no nie? Jak byłem po 8 w pracy, to nie jest tak źle. No i w ogóle w zeszłym tygodniu Fordzik ten, no i drugi Fordzik i trzecie auto, Seatik, wszystkie właściwie były na, w serwisach. No ten musiał być na serwisie, bo to już no już rok minął od ostatniego serwisu. Poza tym pracownikowi daję na miesiąc ten samochód, bo mnie na miesiąc nie ma. Ci, co nie wiedzą, to ja jeżdżę na miesięczne wakacje co roku, więc w tym roku też jadę na miesiąc na wakacje, no i pracownik musi mieć sprawne autko, prawda? I no i co, drugi Fordzik, w związku z tym, że jadę nim na wakacje, to też dałem go na ten, na przegląd. Właściwie tam też się kończył ten przegląd gwarancyjny coroczny, więc tak dobrze, że go dałem na przegląd. No i co, i tam trzecie auto też poszło na serwis. Więc tak to jest. I w ogóle coś tam. No ale w ogóle kurde z tymi samochodami, to z samochodami, z serwisami, to jest takie kurde zdzierstwo. Zresztą to mówiłem już nieraz. Bo tutaj za tego Forda Transita dałem za przeglądzik z wymianą oleju. Wymianą płynu hamulcowego, co wydaje mi się, że kurde przy 34 tysiącach no to jest takie kurde, wiecie, no, naciągane. No ale dobra, wymiana płynu, zresztą ta wymiana płynu hamulcowego tam kosztowała 100, no to, więc to też nie jest jakoś, nie wiadomo co. Wymiana płynu hamulcowego, dezynfekcja klimatyzacji też 100 kosztowała. No i wymiana oleju i sam przegląd kurde kosztował 1700 zł. Więc no to jest dzierstwo, moim zdaniem. Tym bardziej, że wiecie, no wymiana oleju, wymianą oleju, tam dezynfekcja klimatyzacji, no i wymiana tego płynu hamulcowego, to jest ok. Ale też tam jest w tym sprawdzenie samochodu. I ci, co oglądają mnie, wiedzą, że mega narzekam na to, że no tutaj to zawieszenie w tym aucie się już nieźle no wychuśtało, w sensie śwista, piszczy i tak dalej, nie? I to się już nadaje, no w sumie nadaje się już jakiś, pod jakieś tam korygację, nie wiem jak to nazwać, czy naprawę, czy cokolwiek, no nie? Ale tutaj dotrzymałem potem auto od Forda, nie, wszystko jest ok, wszystko jest sprawne z autem, się nic nie dzieje. Więc no, tak właśnie to zwierzstwo. Tak, tyle powiem. Za drugiego Forda dałem mniej. Tam wymiana oleju. Sprawdzenie oczywiście też. Samochodu. Dałem 970 zł. Prawda, to też jest dużo, no bo wiecie, no wymiana oleju to ile to? 400 by kosztowała? Jakoś tak normalnie? No tak, z częściami 400. Ale oni sobie tam liczą jeszcze robociznę w to i tak dalej, więc... No, kurde. Tak to jest. Tak to jest. No ale niestety trzeba na te serwisy jeździć, żeby utrzymywać tą gwarancję. Niestety. I słuchajcie, aktualizacja dnia wydarzeń. Jakoś tak kurde nie ustaliłem jak to mówić, czy dnia, czy wydarzeń, obojętnie. W każdym razie aktualizacja wydarzeń jest taka, że rozładowany. Rozładowany jestem i jadę aktualnie do domu. 13.06, co jestem mega zadowolony z tego. Mega zadowolony. Aczkolwiek muszę uważać, jechać w miarę wolno i nie dziurami, bo mam flizy załadowane jeszcze z tyłu. Tam obiecałem, że przywiozę. Więc jadę z flizami. I co? I taki to chyba krótki dzisiejszy odcinek. I mam nadzieję, że podobał wam się taki krótki odcinek. Ale nie, dajcie znać, czy wolicie takie krótkie odcinki, czy takie dłuższe odcinki, bo to też dla mnie no, żadnego problemu jakoś nie ma. Mogę robić krótsze albo dłuższe. I oczywiście teraz przypuszczam, że nie będzie przez chwilę jakichś odcinków, bo na wakacje wyjeżdżam, więc nie będzie jak tego wrzucać. Oczywiście też zapraszam na odcinki zeszłorocznej wakacji. Tutaj gdzieś pewnie będzie link
górze, może się pojawi do któregoś tam filmu, bo to zazwyczaj tych filmów wychodzi naprawdę, naprawdę dużo wychodzi. Czyli dużo, no 7 czy 8 czasami wyjdzie filmów z wakacji miesięcznie. Zapraszam. I co? No, dzięki za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się oczywiście podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie tam łapkę do góry, zasubskrybujcie kanał, co Wam tam szkodzi. Tu jest Coca-Cola. O, dla samej tej Coca-Coli, widzicie, dla samej tej Coca-Coli dajcie tam suba, no nie? Subskrypcję. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Na razie, cześć. Take a body's high.